teraz wykujesz i kieruj bezpośrednio. No to masz czekaczkę, no nie? Proszę zacząć krzyczenie na... Proszę się odsunąć! Ja nic nie słyszę w tym kasku. Proszę się... Próbuję po 30 lat. Zachowajcie spokój od Badena. Przechodź, gra! Naprawdę zaczynamy 13 grudnia, gdy tą lekcję historyczną włożymy do pudeł i na cały rok będzie leżały. Nie bądźcie za imperializami amerykańskimi, zajętymi rewizjonistami! Czytajcie się zdjęć w wolnej Europie! Nie pomożajcie nad instytucjami solidarności i manualami! Nie bądźcie pomadawcami! Wspólnie budujmy drogą Polskę! Idźcie do domu! Solidarność! Produkowano szczególnie dla ZOMO kurtki takie, żeby nawet nie dało się wbić tutaj haka, ponieważ w czasie walki na ulicy z Solidarnością robotnicy używali haków, czyli wbijali w rękaw. W stanie wojennym funkcjonariusze ZOMO uważano, że są to żołnierze. Dlaczego? Bo nigdy wcześniej ZOMOWca w takim mundurze nie widziano. Poprosimy pana, który jest tutaj w mundurze milicjanta, który odbywa służbę na posterunku osiedlowym. Milicjantów wykrywano w takich mundurach, szkolacy. Tylko dlaczego traktowano ich inaczej? Po pierwsze, jednostki ZOMO były mniej liczne, więc były jednostkami doborowymi. Po drugie...